dźwig stał się urządzeniem elektronicznym, elektroniczno-mechanicznym, prawda? Z dużym, dużym jak gdyby połączeniem również z siecią, z informatyką, z zabezpieczeniem danych. I ta nowoczesna technologia, no, uważam, że jest pokazywana na targach Eurolift i powinna być również pokazana na tej edycji, którą się zbliża. Staramy się skontaktować z firmami, które zadeklarowały udział, które brały udział w poprzednich edycjach. Już uzyskujemy nawet entuzjastyczne, powiedziałbym, deklaracje, że te firmy jak najbardziej będą chciały się wystawiać, bo widzą sens wystawiania się na targach, bo widzą również korzyść z wystawiania się na targach. Bo jest to też święto branży dźwigowej. Nie dajmy sobie zabrać tego święta. Mówi się, nie dajmy sobie zabrać wyborów w tym roku, ale nie dajmy sobie zabrać również święta branży dźwigowej w tym roku. Nie ulegajmy takiej panice, która wszystkim głowy zamąciła i że po prostu targi się nie mogą odbyć. Na pewno się mogą odbyć. Z naszej strony pandemia nie wstrzymała naszych działań. Wszystkie nasze przygotowania związane z organizacją wydarzenia idą zgodnie z planem i potwierdzamy, że spotkanie branży odbędzie się 14-15 października w Kielcach. Jesteśmy oczywiście w stałym kontakcie, tak jak Pan powiedział, z wystawcami, ze stowarzyszeniami branży w Europie i oczywiście obserwujemy aktualną sytuację na rynku dźwigowym. My jako organizator targów na bieżąco śledzimy także wszelkie zalecenia rządu dotyczące organizacji imprez targowych. Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć bezpieczne i atrakcyjne spotkanie w tym trudnym dla wszystkich czasie. Wiemy, że tegoroczna edycja Eurolift będzie wyjątkowa, będzie inna, ale mamy nadzieję, że będzie ona właśnie tym miejscem spotkań branży po tym kilkumiesięcznym okresie izolacji. I tego sobie życzymy. A jaki charakter będzie miała tegoroczna edycja targów? No bo niestety chyba nie wiem, czy obostrzenia znikną, powiem szczerze, więc myślę, że Państwo też nad tym dosyć chyba intensywnie pracujecie, bo nie wiem, kiedy będzie najpierwsza impreza targowa, gdzie będziecie mogli przetestować to. Zgodnie z zaleceniami rządowymi od 6 czerwca możemy organizować już targi. Oczywiście stosując się do wszelkich zaleceń rządowych z tym związanych. Targi Eurolift będą miały na pewno charakter wystawienniczy, jak to było do tej pory. Wśród wystawców mamy dużo firm zagranicznych, które chcą się wystawiać, aby zaprezentować swoje produkty na rynku polskim. Nie zabraknie również w tym roku prezentacji osiągnięć branży dźwigowej w czasie koronawirusa. Imprezę dopełnią zagadnienia związane z bezpieczeństwem, konserwacji oraz przeglądów technicznych w czasie pandemii. Takim tematem przewodnim będą właśnie rozwiązania techniczne zapewniające bezpieczeństwo. Będą również oczywiście wydarzenia towarzyszące targom, czyli konferencje, seminaria. I tutaj Pana jako naszego współorganizatora prosiłabym o krótki komentarz, jakie tematy będą poruszane, na jakim etapie są te przygotowania. Znaczy, staraliśmy się przygotować właściwie część konferencyjną w obszarze no, to, co było ważne w ubiegłym roku i myślę, cały czas jest ważne, a mianowicie dostępności osób z niepełnosprawnościami do budynków, czyli temat dobudowy dźwigów do istniejących budynków, bo w ubiegłym roku została przyjęta ustawa o dostępności. Na podstawie tej ustawy dostępności został utworzony Fundusz Dostępności obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, którym są pieniądze w formie kredytów i dotacji. Dlatego mówię, że może być to dotowane również współdotowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przez PFRON. I chcieliśmy pokazać przedstawić w czasie tych konferencji podczas targów, bo są to dwudniowe targi, należy podkreślić, jak nie trzydniowe jak w poprzednich edycjach. Dokładnie. Właśnie jak
jak skorzystać z tych środków, jakie są doświadczenia skorzystania z tych środków już przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. I stąd mieliśmy wstępne deklaracje zarówno Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, który dzisiaj jest jak gdyby instytucją parządową, która nadzoruje, czy właściwie no, ministerstwem, które nadzoruje realizację ustawy o dostępności, i Banku Gospodarstwa Krajowego, który no, z kolei jest tą instytucją, która to finansuje. Również rozmawialiśmy z organizacjami osób niepełnosprawnych, tak jak żeby zrobić taką wyspę dostępności, ale już jak gdyby bardziej rozbudowaną o nowe jak gdyby informacje, nowe możliwości, jak podczas poprzedniej edycji targów. Chcieliśmy również zrobić drugą konferencję na temat, i tutaj prowadziliśmy rozmowy z Urzędem Nadzoru Technicznego i z innymi instytucjami na temat właśnie przepisów, które dotyczą na styku przepisów pożarowych, budowlanych, no i dźwigowych, tak, bo niestety nie ma do końca, znaczy ciągle występują problemy z interpretacją tych przepisów, bo one do końca nie są spójne. Jak przepisy nie są spójne w tych trzech jak gdyby pionach, no to wtedy są problemy chociażby z odbiorem dźwigów, czy też montażem dźwigów w określonych jakby warunkach. No, chcieliśmy takie dwie konferencje zrobić, no w tej chwili pracujemy, żeby zastanawiamy się nad tym, w jakiej formie to zrobić. No, najlepsza oczywiście jest bezpośredni kontakt słuchaczy i wykładowców. Natomiast no, wciąż te obostrzenia są. Myśmy też ostatnio zorganizowali webinarium, no bo nie ma jak właściwie w sposób prosty zorganizować konferencji, kiedy trzeba zapewnić obszary, przestrzenie bezpieczeństwa, dezynfekcję i tak dalej, pomieszczeń co jakiś czas, bo przecież nie wiem, co 40 minut powinno się takie pomieszczenie chyba dezynfekować zgodnie z przepisami. Więc to są problemy, które też myślę, że Targi Kielce powinny jak gdyby rozwiązać w najbliższych miesiącach, no bo też jest kwestia stoisk. Jak mogą być zorganizowane stoiska? Jakie tak, muszą być? Wszystkie te obostrzenia znamy, więc będziemy się do nich stosować. Jakie szerokości przejścia muszą być między stoiskami, tak? Jak zabezpieczyć ruch ludzi? Ilu ludzi wprosić do hali? Tak, nie wiem jak to jest dzisiaj, przecież do sklepów się wpuszcza określoną teoretycznie liczbę osób. Tak, jest to przeliczone ilość osób na metry kwadratowe, więc u nas to wszystko oczywiście będzie skalkulowane. No właśnie, czy będziecie na przykład dezynfekować halę co jakiś czas, no nie wiem. Jest naprawdę wiele problemów, które trzeba rozwiązać, a jest bardzo mało czasu. I myślę, że tutaj jedynie nasz wspólny wysiłek, ale również i wystawców, myślę, współpraca, powinna być na bieżąco, tak zwane online bym powiedział, żeby rozwiązywać wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania, no i żeby faktycznie no, te targi były i ciekawe, ale również i bezpieczne, tak? Żeby przyniosły korzyść zarówno zwiedzającym, jak i wystawcom, tak? Więc ale musimy mieć świadomość, że no, będą pewne ograniczenia, które być może wpłyną na ten ruch chociażby zwiedzających czy zwiedzających targi, tak, czy partnerów handlowych, firm dźwigowych, firm, które będą się wystawiać. No, to są jeszcze chyba rzeczy, które musimy wspólnie rozwiązać. Dokładnie, mamy jeszcze kilka miesięcy. Myślę, że nasza wspólna praca tutaj przyniesie efekty i każdy będzie się czuł bezpiecznie u nas na targach. No właśnie, tak też życzę wszystkim, bo myślę, że i sobie, i Państwu, i również wystawcom, i zwiedzającym. Życzę całej branży dźwigowej. Zróbmy sobie jeszcze raz święto, zróbmy sobie nie koronoparty oczywiście, ale zróbmy sobie naprawdę święto branży dźwigowej, tak jak było w poprzednich latach. I no zobaczymy. No. Myślę, że warto temu poświęcić czas i warto w tym uczestniczyć. Dokładnie, także było mi bardzo miło dzisiaj z Panem porozmawiać. Zapraszam oczywiście, wszelkie zalecenia będą umieszczone na naszych stronach na bieżąco.
Zapraszamy do śledzenia i do usłyszenia, do zobaczenia. Ja również dziękuję za rozmowę i wszystkie oczywiście informacje, które Państwo będzie przekazywać, my również podlinkujemy naszą stronę, nasz profil na Facebooku, który dzisiaj odwiedza codziennie ponad 1500 ludzi, więc myślę, że 100 tysięcy miesięcznie, no więc myślę, że jest to duża platforma jak gdyby przekazu informacji, wymiany informacji. I myślę, że wspólna nasza praca doprowadzi do sukcesu tych targów. Mam taką nadzieję. My pewnie też. Także do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Życzę zdrowia. Życzę zdrowia wszystkim. Dziękuję. Do widzenia.